Witajcie w kolejnej rozmowie z cyklu Podziel się pasją. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Kornelia Banaszkiewicz z Zielonej Góry. Witaj, Kornelio. Cześć. Kornelia jest osobą, która, no właśnie, jak zaczął się ten moment, kiedy wszyscy musieliśmy zostać w domu i nawet dzieliliśmy się takimi hashtagami zostań w domu, to Kornelia postanowiła ten czas nie tyle powiedzieć, nie mam czasu na nic, albo mam go tak dużo, że po prostu już się nic nie chce, tylko Kornelia postanowiła spożytkować ten czas na rozwój swojej pasji, chyba tak to możemy już powoli nazwać, bo nie wiem, wiedziałaś, zanim zaczęłaś to robić, o czym będziemy dzisiaj mówić, że to będzie twoja pasja? To jest pasja w sumie od tego momentu, kiedy zaczęła się ta kwarantanna i nie wiem, czy jeszcze mogę nazwać to pasją, ale staram się to realizować, bo sprawia mi to po prostu przyjemność A też mówimy przy o okazji. montowaniu filmów. Kornelia postanowiła wykorzystać swoje umiejętności i nauczyć się montowania krótkich, dłuższych filmów. Od czego to się w ogóle zaczęło? Bo z tego co wiem, to nie było twoje, to nie był twój wybór taki właśnie z potrzeby serca, a może właśnie z potrzeby serca, który chciałaś dać innym, bo ty też bardzo lubisz fotografować. Tak, to jest taka moja już dłuższa pasja. Jestem po dwóch kursach i tak staram się to robić na co dzień, tak dla własnej przyjemności. Ale to montowanie filmów zaczęło się wtedy, kiedy, no właśnie jakoś miesiąc temu, z warsztatów liturgiczno-muzycznych, które miały się odbyć w Zielonej Górze, Natalia napisała do mnie, czy nie chciałabym się włączyć, bo właśnie w ramach tej akcji Zostań w domu chcieli nakręcić właśnie taki krótki filmik, gdzie ludzie pokazują jakieś sposoby na to, jak można fajnie spożytkować czas w domu. I ja się zgodziłam, żeby coś takiego nagrać i na drugi dzień zapytałam się jej, czy mogę to nagrać właśnie lustrzanką, bo fotografuję, czy koniecznie telefonem, będzie po prostu lepsza jakość. I dostałam taką odpowiedź, że tak, pod warunkiem, że ja to jakoś sobie ogarnę. I ja jej powiedziałam, że ja to mogę jakoś sobie zmontować, że to nie będzie problemu z tym, że będzie można mnie tylko tam gdzieś w jednym kawałku wrzucić. I wtedy padła propozycja, czy ja bym nie chciała się zająć montażem całego filmu. No i od tego się zaczęło, tak zaczęłam montować te filmy. A potem postanowiłaś tą swoją umiejętność wykorzystać, aby pomóc swojemu stowarzyszeniu w akcji, którą organizujecie właśnie na Wielki Coś chyba Post. nas przerwało. Już jestem z powrotem, przepraszam cię bardzo, jestem Aha. z powrotem. Minimalizuję echo, które nie wiem, czy jest na tym naszym streamie, czy go nie ma, więc czasem mnie może być nie słychać, ale to już naprawiłem. Kornelio, ta pasja, którą zaczęłaś w tym czasie, pandemia, krótko mówiąc, odkrywa w nas nowe możliwości. I w tobie chyba to też pozwoliło na odkrycie nowych umiejętności, możliwości. No i na tym jednym filmie się nie skończyło. Nie, właśnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży spotykamy się właśnie od miesiąca codziennie o godzinie 21 na Skype'ie. Zaczynamy modlitwą koronką do Bożego Miłosierdzia i potem sobie rozmawiamy, co tam u nas, jak tam minął dzień. No i od dłuższego czasu chcieliśmy zrobić jakąś taką akcję bardziej ewangelizacyjną, bo u nas w diecezji bardziej robimy takie akcje, że spotykamy się z jakimiś ludźmi, wymieniamy się doświadczeniami, a jednak ta ewangelizacja gdzieś jest na dalszym planie. No i padł pomysł właśnie naszego księdza asystenta Marcina, żeby stworzyć właśnie taką serię filmów, gdzie będziemy się dzielić Słowem Bożym i naszymi takimi krótkimi refleksjami. No i ja zaproponowałam, że mogę te filmy montować, skoro już tam trochę ogarnęłam ten program, że tak powiem. No i tak to się zaczęło. Ja wstawiłam na drugi dzień pierwszy film. No i od tej pory chętni KSM-owicze wysyłają mi właśnie filmy z Ewangelią i rozważaniem.
Ustawiamy sobie jakiś grafik, kto kiedy chce właśnie taki filmik nagrać. I było ciężko w sumie zebrać takie chętne osoby, ale im więcej tych filmów się pojawiało, tym widzę, że ta chęć u ludzi jest coraz większa, że tak się przełamują trochę. Korneliu, ty jesteś licealistką, przypomnijmy również. Korneliu, przepraszam, znowu mnie wycięło. Korneliu, ty jesteś licealistką również, przypomnijmy, tak? Zdradźmy to, Tak. że chodzisz jeszcze do liceum, czy już do liceum. Natomiast no, te umiejętności montowania filmów wydają się dla niektórych takim trochę kosmosem już. Chociaż młodzi ludzie mają do dyspozycji wiele narzędzi, z których mogą korzystać. Jak było w Twoim przypadku? Czy to jest umiejętność, którą trudno posiąść z jednej strony, a z drugiej strony, czy ona jest czasochłonna, wymagająca? Opowiedz trochę o tym, jak to wygląda i czy każdy może się w tym odnaleźć. Wydaje mi się, że też dużą rolę odgrywa tutaj sprzęt. Jeżeli jest lepszy, to wszystko idzie wiadomo szybciej. Ja niestety takiego nie posiadam, więc muszę dużo czasu na to poświęcić, dużo razy wysłuchać, przeoglądać to, co przygotowałam właśnie. A czy jest to trudne? Myślę, że nie. Rok temu, jak przygotowywaliśmy z naszym prezesem Kubą film na 25-lecie reaktywacji KSM-u naszej diecezji, to ja byłam trochę odpowiedzialna właśnie za scenariusz, a Kuba za montaż i tak przyglądałam się, jak on to robi i dlatego teraz miałam trochę łatwiej, wiedziałam z czym to się je i to takie podstawowe funkcje mogę wykorzystać. No a jak potrzebuję czegoś więcej, to szukam po prostu w internecie jakichś poradników, jak coś zrobić, więc myślę, że to nie jest trudne usiąść przed komputer i zacząć szukać, coś od siebie dać. A masz takie informacje zwrotne, jak ludzie odbierają twoje filmy, które przygotowałaś, które zmontowałaś, bo montaż to nie tylko cięcie, ty również pracujesz nad grafiką takiego filmu, pracujesz też na to, żeby on wyglądał estetycznie, ładnie, żeby Tak. też miał jakiś podkład muzyczny, żeby to wyglądało na spójną koncepcję, a nie tylko przycięłam przód filmu, przycięłam tył filmu. I po prostu jest wszystko okej. Okay. Powiedz mi trochę więcej, czy nam trochę więcej o tym, jak to realizujesz i czy to może sprawiać frajdę, czy to jest takie właśnie trochę rzemieślnicze, trzeba to wykuć jak żelazo, ileś razy młotkiem stuknąć, żeby to wyglądało jak ma wyglądać. Opowiedz nam trochę o tym procesie. Ja myślę, że trochę jedno i trochę drugie. Ta przyjemniejsza część dla mnie jest właśnie wymyślanie tego, jak to ma wyglądać, tworzenie tych wszystkich grafik, a potem ta praca rzemieślnicza to jest rzeczywiście sklejenie wszystkiego w jedną całość. No i też tutaj wracam do tego, że ważny jest też sprzęt, bo jak sprzęt jest lepszy, to wszystko idzie szybciej, wiadomo, wszystko szybciej można renderować, zapisać i jest łatwiej No, po prostu. zapewne jest tak, że wielu młodych ludzi ma taki sprzęt, może nawet nie wiedzieć, bo często do dobrych gier komputerowych potrzebne są dobre parametry, chociażby karty graficznej, czy procesora, czy pamięci, i nawet szybkie dyski, i po prostu wszyscy, może nie wszyscy, ale ci, którzy poświęcają czas na gry komputerowe, wiedzą, że takie rzeczy warto mieć. No i wystarczy wtedy tylko przekręcić wajchę, jak to się mówi, i robić, realizować filmy. To pytanie jeszcze mam jedno odnośnie zapotrzebowania na tego typu produkcje, na tego typu rzeczy. Mamy trochę świat chyba obrazkowy jednak obecnie. Bardzo dużo ludzi jest w internecie. Czy te wasze filmy spotykają się z reakcjami, z dobrym odbiorem, uważacie, że to potrzebne jest, czy po prostu robisz to dla nauki, dla tego, żeby czegoś się dowiedzieć więcej?
przede wszystkim robimy to na chwałę Bożą i dla drugiego człowieka. Dostajemy wiadomości zwrotne, że na przykład nasze filmy pomagają gdzieś tam naszemu klerykowi z KSM-u w rozmyślaniu nad Pismem Świętym. A przede wszystkim idea miała być tego, żeby zachęcić młode osoby do codziennego kontaktu ze Słowem Bożym. A powiedz mi jeszcze, jak ty to odbierasz? Czy to dla ciebie jest czas, bo mówisz, że trochę to jednak czasu ci zajmuje, a na pewno zajęło go trochę wtedy, gdy musiałaś się tego nauczyć. W ogóle warto było się tym zajmować i w takie rzeczy wchodzić przez tyle różnych rzeczy, które można robić, gdy jest się w domu no i niekoniecznie musi to być. Czy to jest dla ciebie wysiłek, czy to jest dla ciebie rozwój? Jak ty traktujesz tą pasję? I znowu i trochę jedno, i trochę drugie. To jest naprawdę fajna umiejętność, przydatna. Można zrobić coś ładnego, coś, co będzie pomocne dla drugiego człowieka. A z drugiej strony trochę to męczy, bo takie codzienne siedzenie przed komputerem kilka godzin no nie wpływa dobrze na zdrowie. Przyznam się, że ostatnio właśnie miałam taki trochę zjazd i tak się gorzej trochę czułam, ale myślę, że to też jest kwestia dobrego rozplanowania sobie dnia, tego czasu, co w danym momencie trzeba robić i dalej się tego uczę po prostu i to mi w tym trochę tak pomaga. Nauczę się przy okazji montażu filmów trochę lepszej organizacji własnego czasu. A to ciekawe, co powiedziałaś, bo przecież wszyscy też macie zapewne szkołę, macie też takie momenty, kiedy musicie przeznaczyć trochę swojego czasu na to, żeby no właśnie, chociażby przygotować się do matury, która w przyszłości czeka po zakończeniu liceów. To na koniec zapytam ciebie o to, czy warto sobie takie pasje rozwijać właśnie w tym czasie, którego mamy trochę więcej i czy w ogóle jest możliwość. Ktoś powie, że ja ćwiczę, nie wiem, sport, tak? I jak ja mam się rozwijać tu w domu, jakie pasje mam rozwijać? Czy to może jest dobry czas na to, żeby odkryć sobie inne pasje? Jak ty to odbierasz? Myślę, że tak. Myślę, że warto nauczyć się czegoś nowego, pooglądać różnych rzeczy, zobaczyć, może w czymś innym będę się lepiej czuć. Zawsze to jest jakiś rozwój, prawda? I to jest bardzo fajne. Kornelia Banaszkiewicz była moim i waszym gościem w cyklu Podziel się pasją. Będziemy starać się coraz to nowych ludzi zapraszać do naszego cyklu, a jeżeli wy chcecie dołączyć, jeżeli robicie coś ciekawego wam przyszło do głowy właśnie w czasie koronawirusa, a może jest coś takiego, co odkrywacie w sobie, chcielibyście się tym podzielić, zarazić innych, zainspirować, dać świadectwo, to śmiało piszcie do nas na Majkę w komentarzach pod tym naszym streamem. Postaram się wrzucić próbki działalności Korneli, żebyście zobaczyli, jakie ona tutaj realizuje produkcje, a miejmy nadzieję, że kiedyś zobaczymy jakąś super produkcję autorstwa Korneli. Za montaże są Oscary, wprawdzie nie Noble, ale zawsze to już jest uhonorowanie całokształtu. Bardzo dziękuję ci, Kornelio, za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję za zaproszenie.